wonderful to see you all here. Cieszę się, że mogę was wszystkich dzisiaj spotkać. You've come an enormous amount of people. Przyszło was tutaj naprawdę dużo, jestem pod wrażeniem. And I hope that together with this awesome doctor here that we're going to make the evening worth your while coming. I mam nadzieję, że razem z panią doktor sprawimy, że ten wieczór będzie wartym poświęcenia czasu, który poświęciliście. I come from an organization called abortioninformation.eu, and before I start, I would like to give a warning, because some of the information that you'll be seeing, the pictures, might be distressing to you. And feel free to look down to the ground or look to the side for a bit before you find it too difficult, and then look back up later. Reprezentuję organizację abortioninformation.eu, tak jak widzicie na slajdzie. I zanim przejdę do właściwego wystąpienia, chciałbym ostrzec was wszystkich, że moja prezentacja zawiera sceny drastyczne. Więc jeżeli ktoś nie chce tego oglądać, nie czuje się na siłach, to jak najbardziej proszę odwrócić wzrok, spuścić głowę. To nie jest przymus, żeby na to wszystko patrzeć. As mentioned, my name is Salme Irene van de Wende, and I come from the Netherlands, and I'll be speaking about various aspects of my life which have already been explained to you. Nazywam się Salome Irene van der Wende, pochodzę z Holandii i opowiem wam o kilku aspektach, kilku wydarzeniach z mojego życia, które sprawiły, że jestem tu, gdzie jestem dzisiaj. As I piece back parts of my life, what really comes back into memory the whole time is that abortion, especially in cases of rape. Temat, który szczególnie jakoś tak przewija się w moim życiu w różnych aspektach, który bardzo leży mi na sercu, to jest kwestia aborcji. Szczególnie aborcji po gwałcie. My story starts in a room like this one that you see on the picture. Moja historia zaczęła się w takiej sali, jaką widzicie tutaj na slajdzie. And when I was in my early 20s, I was in a situation where someone wanted something from me that I was not willing to give. A struggle happened and I tried to escape and yell and everything didn't work. Then I was being strangled and I knew I was about to die. Kiedy miałem 20 parę lat, znalazłem się w sytuacji, w której pewien mężczyzna oczekiwał ode mnie więcej niż byłam skłonna mu dać. Szarpał mnie, wyrywałem się, krzyczałem, wzywałem pomocy, ale nadaremnie. But I did not want to die yet, so I decided then and there, in that split second, that I was going to let him have his way with me, so at least I could walk away from the scene. Ponieważ był bardzo silny, dusił mnie, czułam, że jeżeli mu się nie poddam, to po prostu umrę. I najzwyczajniej w świecie, żeby ratować swoje życie, się poddało. Potem starałem się jak najszybciej wrócić do domu, wrócić do normalnego życia, myśleć, jakby nic się nie stało. Which I did, but I afterwards I tightly clutched my coat around me to hide my torn clothing and everything underneath. Wracałam do domu zawinięta ciasno w płaszcz, żeby nikt nie widział, że mam podarte ubrania, żeby nikt nie dowiedział się, co się stało. I tried to continue through life, and eventually on a business trip, some colleagues said to me, you need to go see the doctor when you get back, because I couldn't close my zipper of my skirt anymore. I próbowałam wrócić do życia tak jak wcześniej, udawać, że to w sumie nic się nie stało. Ale jak 6 tygodni później na wyjeździe biznesowym, koleżanka stwierdziła, że to jest podejrzane, że sukienki przestały się nami dopinać i że lepiej jednak powinna iść do lekarza. And I'll never forget sitting up my family doctor and her informing me that I was pregnant, and it felt as though the legs of my chair were cut off and I fell down into a deep pit. Pamiętam bardzo dokładnie rozmowę z panią doktor, lekarzem rodzinnym, która mi powiedziała, że jestem w ciąży. I poczułam się tak, jakby w tym momencie ktoś odciął nogi od tego krzesła, jakby się zapadło w jakąś przepaść. Through a whirlwind of events, I was moved from one clinic to another, and because it was on the extreme that it was allowed to be done legally. And I'll never forget walking in the door, which was a very old wooden door, it creaked. There were black and white checkered tiles on the floor that I'll never forget. Even this week we were by a roadside restaurant and they had a diagram on the wall with black and white checkered tiles, and I just look away quickly and it's like, don't want to think about it. And there was also a big clock at the end with the minutes ticking away to the death of my baby.
Tak się złożyło, że w tej pierwszej klinice aborcyjnej, do której się udałem, udało mi się to naturalnym rozwiązaniem wtedy, kolejka była za duża, powiedziano, że moja ciąża już jest na tyle rozwinięta, że lada moment będzie po terminie, żeby legalnie dokonać aborcji, więc skierowano mnie do innej kliniki. I kiedy tam weszłam, pamiętam do dzisiaj wszystkie te elementy. Drewniane, ciężkie, skrzypiące drzwi, czarno-białe kafelki w korytarzu, wielki stojący zegar, który odmierzał ostatnie minuty życia mojego dziecka. Do dzisiaj te wszystkie elementy budzą we mnie te wspomnienia, budzą we mnie tą traumę. Nawet teraz, podczas ostatnich dni, kiedy jestem w Polsce w jakiejś restauracji, były takie czarno-białe kafelki, od razu odwróciłam wzrok, żeby sobie o tym nie przypominać. These triggers stay with me to this day. And I think that you'll probably hear this evening the effects that abortion can have and the triggers it will have in everyday life afterwards. I nie tylko te wspomnienia zostały we mnie do dzisiaj i zostaną jeszcze długo, ale usłyszycie też o wielu innych skutkach, które aborcja pozostawia na zawsze kobiety ode mnie, od pani doktor. I had to sign something and I was escorted into a side room and there were about six of us women and we were told to lie on our beds in our special operation garment. And the women, when I arrived, I was the last person, they were all laughing and giggling and saying, why are you having it done? And one woman said, I already have two children, I don't want a third. And another woman said, I slept with two men and I don't know who the father is. And another woman said, I want to get rid of my morning sickness, but all in laughter and in jest. And then, as I was the last person, they were called away, and I finally had time to think. Skierowano mnie do poczekalni. Tam było już sześć innych kobiet, które też podobnie jak ja leżały na łóżkach, czekały na aborcję. I atmosfera w ogóle była bardzo rozluźniona. Żarty, śmiechy. Taka lekka rozmowa, luźna, dlaczego każda z nich się decydowała na tę aborcję. Powody były takie, na przykład jedna mówiła, że już ma dwoje dzieci, trzecie będzie za dużym obciążeniem, więc chce usunąć. Inna mówiła, że przespała się z dwoma facetami, więc nie wie, który jest ojcem dziecka, więc żeby było w porządku, to woli w ogóle się pozbyć problemu. Trzecia powiedziała, że męczą ją tym dłości poranne, które ma w ciąży, więc już się nie może doczekać, aż będzie po tym wszystkim. Tyle, że ja byłem ostatnia w kolejce, więc tak po kolei wszystkie panie były zabierane na zabieg i dopiero kiedy zostałam sama, zaczęłam się zastanawiać, słysząc te wszystkie wymówki, jaki jest mój powód, co ja tu właściwie robię. I thought about the reasons that they were giving and I started thinking, hang on, what am I doing? And exactly at that moment the nurse came to collect me and we walked through the hallways to the lift where I was told to sit down. And I put my hand over my womb and I said to the nurse, I said, but I'm a mother. I'm carrying a baby inside of me. And she patted me on my shoulder. She said, there, there now. You all say that at the last minute. And then the lift door opened. Kiedy tak się zaczęłam zastanawiać nad tymi powodami, długo nie potrwało, drzwi się otworzyły, weszła pielęgniarka, powiedziała, że teraz moja kolej. Zaprowadziła mnie do windy, kazała usiąść w windzie, było takie krzesełko, więc usiadłam. Położyłam ręce na brzuchu i mówię o tej pielęgniarki. Tak nie naszło po prostu, mówię, ale zaraz, przecież jestem matką. Przecież ja mam dziecko w sobie. Pielęgniarka poklepała mnie po ramieniu i mówi, no dobra, dobra. No, wszystkie tak mówicie w ostatnim momencie. Drzwi się otworzyły, zaprowadziła mnie na salę operacyjną. And I walked into an operating theater that was very lit, light by the sun. But it was the darkest day of my life. Weszłam do tej sali zabiegowej. Słońce świeciło przez okno, ale to był najczarniejszy dzień mojego życia. The abortionist started yelling at me. I was told to sit on the table, which you see here displayed. Put my legs up in the stirrups. I was told to outstretch my arms like this, and they were tied down as well. And I can tell you, if you're there because of a rape, and then you are lying there with just a piece of cloth here and being tied down, literally, trauma. No ale atmosfera nie była w żaden sposób przyjemna. Lekarz, który dokonywał aborcji, był wściekły, złościł się na mnie, że jeszcze jakieś wątpliwości mam w ostatniej chwili, krzyczał. Kazał mi się położyć na takim stole, jaki widzicie tutaj na slajdzie, rozłożyć szeroko nogi, przywiązać je, to samo z rękami szeroko,
byłam praktycznie naga, przykryta tylko na górze kawałkiem materiału. Wyobraźcie sobie, jaką traumę to zostawia dla kobiety, która przeżyła dopiero co gwałt. That trauma repeated itself when it was supposed to be the most beautiful day of my life, and that was the birth of my daughter later in life, and I was again tied down, and everything came flooding back. I ta trauma odezwała się w zupełnie innym momencie mojego życia, w momencie skądinąd bardzo pozytywnym, bardzo pięknym, kiedy urodziłam moją córkę, która żyje do dzisiaj i bardzo się cieszę, że ją mam, ale trafiłam na podobny stół. Kazano mi znowu rozłożyć ręce, nogi, przywiązać. To wszystko wtedy wróciło, mimo że to był taki pozytywny moment, bo chciałam urodzić. I tried to continue life afterwards, but I had a part of my heart that I had cut off from myself, which led to problems in relationships, because when you have secrets, that doesn't work very well. And I continued through life, and eventually there was a friend of mine that I finally became honest with, and I said to her that I'd had an abortion. She said, but it's a baby. And I said, but it was rape. And she said, so? It's still a baby. Po tym wszystkim starałam się znowu zapomnieć, żyć normalnie, ale po czymś takim się nie da wrócić do normalności zupełnie. Jest taki jakby kawałek serca, który odcinamy i który gdzieś tam zostawiamy na zawsze. Życie na tym cierpi. Nie można wejść normalnie w relacje. Jeżeli się żyje, jeżeli próbuje się zachować sekret, tak jak ja próbowałam, nie mówiłam nikomu absolutnie przez wiele, wiele lat. I dopiero po jakimś czasie zdecydowałam się powiedzieć o tym swojej przyjaciółce. I ona mówi, no, dokonała się aborcja, przecież to jest dziecko. Ja mówię, no ale tu byłam zgwałcona. No ale co z tego? Dziecko to jest dziecko. Because you'd think that if the law of your country and the government says that that is the thing to do when you're raped, I was taught basically through that to go against my conscience. Zdałam sobie sprawę, że myślę tak automatycznie, no skoro prawo mojego kraju dopuszcza, czyli jakby sugeruje aborcję jako naturalne rozwiązanie w przypadku gwałtu, no to że chyba o to chodzi, w sumie tak się powinno zrobić. Dopiero wtedy zdałam sobie sprawę, że to było wbrew mojemu własnemu sumieniu. And the fighting against my conscience and the war in my mind kept on repeating itself every year. Mother's Day, I would think, I would show my mother respect by thanking her for my life, but I would be reminded every time that I was also a mother, but my baby was dead and she was in the bottom of a garbage bin. Starałam się żyć normalnie, ale siłą rzeczy, przynajmniej raz w roku to wszystko wracało. Jest taki dzień, kiedy składamy życzenia naszym mamom. Dzień Matki. No i oczywiście dzwoniłam do swojej mamy, tylko nie mogłam uniknąć jednocześnie myśli, że zaraz, przecież ja też jestem mamą, tylko moje dziecko nie żyje. Trafiło w kawałkach do kosza z odpadkami. And so I continued again through life. In hindsight, my friend was very correct, and I'm very glad that she said it, even though I did not like hearing it at that time. But there were seeds that were planted in my conscience. And eventually the time came to open the cesspool, the lid of the cesspool of my life and become honest with what I had done. Próbowałam przed tym uciekać, próbowałam uciekać w pracy, zajmować się innymi rzeczami, ale chociaż wcale mi się nie spodobało to, co powiedziała mi wtedy ta koleżanka, to gdzieś to ziarenko kiełkowało. Gdzieś było to jedno z tych kamyczków, które w którymś momencie się zbierają, gromadzą, przeważają szale. I przyszedł taki moment, że stwierdziłam, że już dosyć tego, że trzeba ten wrzut otworzyć, stanąć w prawdzie wobec tego, co zrobiłam i jakoś się z tego oczyścić. What was really a life changer for me was seeing this picture. I saw this picture and I was flabbergasted. I was in awe. I started crying. I thought, wow, a baby of just 8 weeks. Perfectly formed little hands and feet, 10 fingers and toes, a rib cage. I thought, a rib cage? We're told that these babies are nothing at that age. And a head with eyes facing up at me, but she was all torn apart. And I cried and I cried and I cried, and I feel like crying again. And I thought, what have I done? And I vowed then and there that I would spend the rest of my life educating the world about what happens behind clinic doors.
Przełom przyszedł wtedy, kiedy natrafiłam na to zdjęcie. I kiedy to zobaczyłam, kiedy zdałam sobie sprawę, bo wcześniej nie wiedziałam, jak to jest z tym rozwojem dziecka i tak dalej, że 8-tygodniowe dzieci są już tak rozwinięte, możecie popatrzeć, jeśli chcecie. Malutkie, już uformowane rączki, palce, stopy, żebra. To w ogóle mówi o żebrach, że takie dziecko już ma klatkę żebrową. Główka, twarz, oczy na nas patrzą, tylko że w kawałkach. I ja zdałam sobie sprawę, że to samo zrobiłam mojemu dziecku. I nie mogłam tego przeżyć. Płakałam przez kilka dni i wtedy przysięgłam sobie, że resztę życia zamierzam poświęcić na to, żeby mówić ludziom, co naprawdę dzieje się za drzwiami klinik aborcyjnych. We say babies of this age are worthless, but that says nothing about the dignity of the baby, but it says everything about us as adults. Mówimy, że takie dzieci to nie jest nic, to jest jakiś zlepek komórek. Ale jeżeli przyjmujemy taką postawę, to nie możemy tym dzieciom odebrać ich ludzkiej godności, tylko tak naprawdę sami siebie z tej godności odzieramy. And what really got me was that this baby was only 8 weeks old, but my baby was much older. And later I saw a diagram exactly of how my abortion with her had taken place. And that was this. And I saw the arms and the legs being pulled off of her. And to, co szczególnie mocno jakoś mnie uderzyło, to, że to dziecko miało tylko 8 tygodni. Moje własne dziecko, na którym dokonałam aborcji, było znacznie bardziej rozwinięte. To już był dużo późniejszy etap. Nawet nie chciałam myśleć, jak ono wyglądało wtedy. Później trafiłam na ten diagram z kolei. Ten diagram pokazuje dokładnie ten rodzaj aborcji, jaka została dokonana w moim przypadku. Jak powolutku za pomocą tych ostrych narzędzi odrywa się, wyszarpuje ręce, nogi tego dziecka. And then I saw this picture, which depicted exactly what happened to her. And when I educate on the streets, this is the picture I have with me all the time, because this is how my baby's life was ended. Potem trafiłem jeszcze na to zdjęcie. To jest zdjęcie, które pokazuję ludziom za każdym razem, kiedy chcę im pokazać, czym jest aborcja, kiedy spotykam się z nimi na ulicach, bo to jest dokładnie to, co stało się z moim dzieckiem. Tak skończyło. There are many injustices that have taken place throughout the centuries before us. Many of them have been overturned because of good people doing what was right to end injustice. And we see with the slave trade the pictures of the man saying, "Am I not a human?" And I am a voice for the babies and saying, "Am I not human?" W historii świata miało miejsce wiele różnego rodzaju niesprawiedliwości społecznych, wiele krzywd. Tak jak widzimy tutaj, jedno z nich chociaż było niewolnictwo. Ale jakoś udało się część przynajmniej tych zjawisk odwrócić, wyplenić, ograniczyć. I tak jak ci niewolnicy byli pozbawieni godności ludzkiej, chociaż mówili, przecież jesteśmy takimi samymi ludźmi jak wy, jesteśmy waszymi bliźnimi, tak samo ja postawiłam sobie zadanie, żeby mówić w imieniu tych małych dzieci. Czy ja nie jestem człowiekiem? Czy ja nie zasługuję na życie? At one point I thought it would be wise to give her a name, to recognize her as part of the human race, family, and also as my daughter. And I gave her a name and I called her Natasha. I first made a wooden cross with her name on it, and later I bought a gravestone with her name on it. Przyszedł taki moment, że stwierdziłem, że temu dziecku należy się to, co wszystkim innym dzieciom. Nadała mi imię Natasza. I na początku zrobiłem taki mały drewniany krzyżyk z jej imieniem, potem zamówiłem w ogóle płytę granitową, żeby miała chociaż swój taki symboliczny grób. As a little girl, when I played with dolls, I always dreamt of having my own family and calling my first daughter Natasha. So I gave her that name. Tak się złożyło, że kiedy byłam małą dziewczynką i tak jak dziewczynki bawiłam się lalkami w dom, rodzinę i tak dalej, to moja lalka zawsze się nazywała Natasza i tak sobie wtedy myślałam, że tak się będzie nazywała moja córka. Life continued and I have done what I vowed to do, and that is that I'm being a voice for the babies and educating about abortion. And I also own this suitcase full of abortion instruments which I use to kill babies.
tylu lat zajmuję się przeciwdziałaniem temu, co zrobiłam sama. Informowaniem ludzi, edukowaniem ich, czym jest aborcja, jak to wygląda, jakie są jej skutki. Jednym z narzędzi, którymi się tutaj posługuję, żeby to ludziom unaocznić, jest taka właśnie skrzynka, zestaw aborcyjny, którą udało mi się zdobyć z pewnym zbiegiem okoliczności. I find abortion a terrible human rights abuse of children that we as adults do to little babies who are innocent, where we poison them or we starve them or we pull off their arms and legs or we behead them or we crush the skull and the white brain matter oozes out. I've seen this on videos. It's awful. Uważam, że aborcja jest ogromnym naruszeniem praw człowieka, które tym dzieciom też przysługuje. A tymczasem jakoś mało kto w ogóle bierze to pod uwagę. Te dzieci są mordowane w najokrutniejszy ze sposobów. Są głodzone na śmierć, są im podawane trucizny, a czasami po prostu są rozrywane żywcem na strzępy, po kawałku. Ręce, nogi, miażdży się im główki. Widziałam sama na filmach, jak móżdżek wypływa z takiej zmiażdżonej główki dziecka. There was a certain point in my life, much, 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 much later, I finally confided in my mother what I had done, and her reaction was to just give me the biggest, biggest hug, full of warmth and understanding, and I never understood it why, until... Wiele, wiele lat później dopiero zdecydowałam się przyznać też mojej mamie. Przeprowadziłam taką rozmowę, powiedzieć, że byłam zgwałcona, dokonałam aborcji. Pamiętam, jak bardzo mocno mnie wtedy przytulała, jak mnie ściskała. Tak nawet mi przyszło do głowy, że czemu ona mnie aż tak ściska? I wtedy jeszcze nie wiedziałam dlaczego. Dopiero później się dowiedziałam. There were some things playing in my head, some thoughts that I had, and I asked my mother one day if I could come and pay her a visit, because I wanted to talk about some things. And I was welcome. And then she finally let me into the big family secret. Everybody had known, except for me, because they wanted to protect me, that I was conceived in violence myself. Przy jakiejś zupełnie innej okazji, kiedy chciałam jakąś poważną rozmowę z mamą przeprowadzić, więc pojechałam do niej. Jak zaczęłyśmy rozmawiać, to zwierzyła mi się z wielkiego sekretu rodzinnego, który znali wszyscy z wyjątkiem mnie. Nikt mi nie powiedział do tego momentu, i oczywiście w dobrej intencji, żeby mnie chronić, że ja sama też poczęłam się w wyniku gwałtu. And I thought, wow. It's not the nicest way to be conceived, but whether I'm conceived in love with wine and roses or whether I'm conceived in violence says nothing about my dignity or my life or my worth. And I'm very grateful for my mother. She did try to kill us when I was 6 months in her womb, but she couldn't go through with it. And she's my hero because she gave me love.